Jak rozróżnić nadmierne zadowalanie innych od postawy pełnej życzliwości? Wbrew pozorom to bardzo proste. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja nazywam się Beata Mąkolska. Od lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie na mojej stronie beatamakolska.pl. Podstawową różnicą pomiędzy życzliwością a zadowalaniem innych, nadmiernym zadowalaniem innych, jest różnica w przepływie energii. W momencie, kiedy przejawiasz postawę życzliwą, nie masz ubytku energii, być może nawet się ładujesz. W momencie, kiedy masz tendencję do nadmiernego zadowalania innych, jesteś prawdopodobnie na ciągłym deficycie energetycznym. I nawet jeżeli nie masz nawyku sprawdzania swojego własnego poziomu energii albo to pojęcie brzmi dla Ciebie abstrakcyjnie, to odczuwasz skutki blokad energetycznych czy właśnie nierównowagi w przepływie. I te skutki to mogą być zarówno fizyczne, czyli różnego rodzaju dolegliwości, od zwyczajnych bólów głowy czy nadmiernego zmęczenia, poprzez takie dolegliwości, które wymagają już bardzo długiego diagnozowania albo leczenia, tak zwane przewlekłe, które się leczy latami. Skutkiem tego może być także zaburzona relacja z drugą osobą. Ale dzisiaj nie o skutkach, dzisiaj o tym, jak poznać, że przejawiasz postawę nadmiernego zadowalania. Nadmierne zadowalanie innych jest strategią, jaką przyjmujemy, którą sobie wypracowaliśmy gdzieś tam w dzieciństwie. Jeżeli już pracujesz nad sobą i zaczynasz to widzieć, możesz wtedy świadomie do tego podejść, świadomie wyłapywać te nawyki, te postawy, które przejawiasz na co dzień, świadomie je zmieniać. Często taką postawę przyjmujemy w momencie, kiedy któryś z rodziców był tak zwany nieszczęśliwy, ja to tak nazywam, nieszczęśliwy rodzic, czyli rodzic, którego nie szło zadowolić, cały czas wszystko mu nie pasowało. To mógł być też rodzic bardzo krytyczny, wymagający, któremu też nie odpowiadało, cokolwiek nie zrobiłaś czy nie zrobiłeś. To było źle albo niewystarczająco dobrze. I wtedy mamy taką tendencję, tak, jako dorośli, żeby wychodzić naprzeciw, żeby w końcu dostać tą pochwałę, dostać tą uwagę, tak? To nasze wewnętrzne dziecko jest cały czas takie nieuznane. I słuchajcie, jest szereg różnego rodzaju zachowań, które naprawdę nie są życzliwością. To nie jest wspieranie innych, to nie jest pomaganie innym, to jest brak szacunku do własnej energii. I jednym z takich właśnie postaw jest tłumaczenie wokół ludzi, tak? I jeżeli masz tendencję do nadmiernego zadowalania innych, prawdopodobnie masz też tendencję do tłumaczenia zachowań innych. On nie chciał tak powiedzieć, on nie chciał, on był po prostu zdenerwowany, tak? Ktoś może jawnie naruszyć Twoje granice, wymusić coś na Tobie, możesz ulec manipulacji, ale w głowie to sobie tłumaczysz, on był zdenerwowany, on nie chciał, albo no, on ma trudną sytuację życiową, prawda? To zrozumiałe. I tłumaczysz daną osobę, albo, co też jest bardzo częste i niestety, słuchajcie, jest lepiej postrzegane w momencie, kiedy racjonalizujesz zachowania innych, tak? Czyli na przykład twój mąż czy twoja żona podjęła jakąś decyzję finansową, no, która według ciebie no, powinna być razem podejmowana, no bo ty też zarabiasz, tak? Macie wspólny budżet, ale czujesz się niekomfortowo z tym, że on to zrobił, ale zaczynasz racjonalizować. No dobra, no to w sumie to była taka szybka decyzja, nie bardzo miał wyjście, musiał już wtedy zdecydować, ja nie odbierałam telefonu, albo nawet nie wiem, gdzie miałam telefon, tak? I zaczynasz to racjonalizować. On nie miał wyjścia, on musiał tak zrobić. To było rozsądne, inaczej stracilibyśmy jakąś tam zniżkę, stracilibyśmy potencjał jakiejś promocji. I o ile tłumaczenie innych jeszcze jest często zauważane i powiązywane z tą postawą nadmiernego zadowalania innych, o tyle tak zwane racjonalizowanie już nie. Bo zobacz, jak ktoś ci powie, bo ty zawsze kogoś tam tłumaczysz, bo ty zawsze jesteś taka dobra dla innych, no to może ci się zapalić lampka, że może rzeczywiście trochę przesadzasz. Ale jeżeli ktoś ci powie, no faktycznie nie, no masz rację, no to było rozsądne, tak, w sumie to było rozsądne. Jeżeli ktoś Cię uważa za osobę racjonalną i rozsądną, no to Ty się czujesz z tym dobrze, bo to są postawy, które są premiowane w naszym społeczeństwie, prawda? Także tutaj
taka pułapka, trzeba na to zwracać uwagę, bo nadmierne racjonalizowanie to też jest tłumaczenie innych, tylko po prostu w inny sposób. Kolejną taką postawą jest bardzo często, jaką przejawiają osoby, które nadmiernie zadowalają innych, jest ciągłe przepraszanie, najlepiej wszystkiego i za wszystko. I może tak być, że sama to zauważysz w końcu. A może tak być, że dopiero ktoś Cię zwróci na to uwagę. Czasem są takie sytuacje, że w trakcie konsultacji ja zwracam na to uwagę, żeby dana osoba zaczynała być coraz bardziej świadoma tego, żeby zaczęła zauważać, kurczę, ja faktycznie za wszystko przepraszam. Bo to się zaczyna od drobnych rzeczy. Przepraszam, że się spóźniłam, to tylko 5 minutek, ale przepraszam, przepraszam, bo tam autobus mnie zastawił i nie miałam jak wyjechać. Na przykład, tak? Albo przepraszam, przepraszam, ja już mam słuchawki, ja już łączę. Tak? To jest nawykowe przepraszanie. Nawykowe. I to nie o to chodzi, oczywiście, to nie o to chodzi, że robisz coś złego przepraszając, bo nie. Tylko chodzi o to, że słowo przepraszam ma specyficzny wydźwięk energetyczny. Zobacz, to jest jedno z takich słów, które jest uważane, że należy nauczyć każdego człowieka, że gdy zrobi coś tak zwanego złego, gdy zaszkodzi innym, gdy nawet nieumyślnie, ale sprawi przykrość, tak? Wtedy rodzice, społeczeństwo, nauczyciele uczą nas, że należy powiedzieć przepraszam. Czyli w momencie, kiedy ty nadmiernie przepraszasz, to twoja podświadomość rejestruje, że ty cały czas stawiasz się niejako w uniżonej pozycji. Kogoś, kto sprawił przykrość albo prawie sprawił przykrość, tak? Zrobił być może krzywdę, a ty nie chcesz tego, więc już przepraszasz na zapas bardzo często. Kolejną taką postawą, jaką reprezentujesz w momencie, kiedy masz tendencję do nadmiernego zadowalania innych, jest udawanie, że wszystko ok. I to, słuchajcie, udawanie, że wszystko ok, przyjmuje różne formy, bo czasami to jest takie zmrożenie wewnątrz. Wiecie, tak jak oposy, nie? Udają trupa w sytuacji zagrożenia. I to się stąd bierze, z dzieciństwa. Czuliśmy się, że jesteśmy zagrożeni, nie wiedzieliśmy, jak zareagować, byliśmy dziećmi, być może zabrakło nam odwagi, siły przebicia. Sytuacje są różne. Mrozi nas od wewnątrz i udajemy, że jest ok, tak? Facet położył Ci rękę za wysoko, Ty nie ruszasz się. Udajesz, że jest ok, tak? Nie reagujesz. Być może jesteś tak zaskoczona, że nie wiesz, jak zareagować. Albo boisz się, po prostu się boisz zareagować, tak? W ten sposób niejedna dziewczyna zabrnęła daleko w kontaktach seksualnych, niż rzeczywiście chciała. Także to jest czasami to jedno takie zmrożenie wewnątrz, tak? A inne udawanie, że jest ok, to jest, wiecie, takie zakamuflowanie, bo pięknie się uśmiechniesz. Nie, nie, to żaden problem, możesz jeszcze posiedzieć. Nie, ja nie mam nic do zrobienia, posiedź jeszcze. Nie szkodzi, tak, posiedzimy, zrobię Ci jeszcze herbatę, tak? W momencie, kiedy gość siedzi 3 godziny, Ty już masz za dużo na głowie, myślisz o tym, że po prostu jesteś już zmęczona, a druga osoba Ci mówi, że no, nie wiem, uciekł jej autobus i ona musi jeszcze posiedzieć u Ciebie 2 godziny, tak? To wtedy też udajesz, że wszystko jest ok, bo nie wypada, tak? Na przykład, bo nie wypada. Tutaj patrzymy na to, jakie kolejne programy za tym stoją, bo to oczywiście jest ze sobą powiązane. Słuchajcie, podstawowa różnica pomiędzy nadmiernym zadowalaniem innych a życzliwością jest, podkreślam to, różnica w wydatkowaniu energii. Jest takie piękne sformułowanie w języku polskim. My tak używamy tego słowa. Mnie to nic nie kosztuje, tak? Chodź, wsiadaj, podrzucę Cię i tak jadę w tamtym kierunku, wsiadaj, mam miejsce, podwiozę Cię, mnie to nic nie kosztuje, tak? Jeżeli przychodzi Ci taka myśl, mnie to nic nie kosztuje, to wtedy rzeczywiście jest to po prostu życzliwość. Robisz coś niejako przy okazji. Natomiast jeżeli Ty specjalnie, nie wiem, masz kogoś podwieźć, ale specjalnie nadkładasz drogi, robisz to, bo wydaje Ci się, że jesteś życzliwa, wieje, nie wiem, człowiek idzie, żal Ci się zrobiło człowieka, ale za chwilę Ci się uruchamia, przecież ja się spóźnię. Jak ja pojadę i koza wiozę, to ja się spóźnię, ja będę stała w korku, ja nie zdążę. I masz stres wewnętrzny. To już to wtedy nie jest sytuacja, że Ciebie to nic nie kosztuje. Ciebie to kosztuje. Ciebie to kosztuje myślenie, Ciebie to kosztuje robienie planu B, Ciebie to kosztuje być może tłumaczenie się, bo się spóźniłaś, Ciebie to kosztuje wewnętrzny stres, więc to nie jest tak, że Ciebie to nic nie kosztuje. I teraz
Oczywiście to nie znaczy się, że nigdy masz nikogo nie podwozić, tak? Chodzi o to, żeby takie rzeczy robić świadomie. Bo jeżeli czasem tylko nadmiernie coś zrobisz, to sobie jesteś w stanie zrównoważyć. Ale jeżeli tak wygląda każdy twój dzień, to jesteś na chronicznym deficycie. I są takie sytuacje, w których ty po prostu stajesz się kulą u nogi dla innych. Ty możesz stać się wtedy toksyczną osobą dla kogoś, kto będzie miał przestrzeń i prawdopodobnie też tendencję do nadmiernego zadowolenia. I on sobie wejdzie w tą rolę, a ty jemu wywalisz. Tak? Tak jak nadmierne zadowolanie innych to jest nadmierne tłumaczenie kosztem siebie, to jest nadmierne racjonalizowanie kosztem siebie. Tak, życzliwa postawa to jest postawa taka, która nie tłumaczy, nie racjonalizuje, obserwujesz. Życzliwa postawa jest wtedy, kiedy nie boisz się opinii innych, kiedy opinia innych nie definiuje ciebie, podczas gdy nadmierne zadowalanie innych to jest cały czas analizowanie, co dana osoba pomyśli o mnie, jak mnie oceni. Życzliwość to jest szacunek do siebie i do innych. To jest szacunek do własnych granic i do granic innych. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!